młodsza Natalka, ale też stara, ale żeby musiała szkodzić dziewczyny dla Jara. Co on sobie nie radzi? Bierzcie te dziewczyny wszystkie, niech on sobie poprzebiera trochę. Jakiś casting na dziewczyny dla Jara teraz będzie. No i drugi typ to jest Alina, która ma trochę dziwny make-up, co, ale można ją ładnie zrobić. Ona, jak tylko ją ktoś poinstruuje, to całkiem będzie ładnie wyglądać. Podoba ci ta Alina? No, też mu się podoba właśnie ta Alina, no to może byśmy Alinkę sobie wzięli. On za Alinką sobie o, już od razu chce ją obejmować, opowiedz jej może, jakie masz hobby. Fajne, że ty to masz akurat prawo, ale takiej opcji nie ma. O Jezu, jak ja mam zawstydzony ten Jaro, o ja! Feo, ty mi się tak bardzo podobasz. Ale Jaro wstydził. Powiedz jej, że na przykład ładnie wygląda. Od niej w ogóle można kupić jeszcze eliksir. I poprosić o członkostwo w klubie. To dobrze, byłoby nam prowadziła ogród, jakby się prowadziła. No to teraz może zapytaj ją, czy podoba jej się Jaro? Podoba mi się. O Boże, nie podobają mi się włosy. A jesteś niemiła. Czemu to rozwalasz? Ty jesteś taka sama jak ta Agata, co kiedyś żyła. O, poczuła się urażona tymi słowami. To był miło i dobrze spędzony czas. Może któregoś dnia to powtórzymy bardzo chętnie. Alino, ale zostań. O, Alina po raz pierwszy się całowała. A Jaro nie, on już miał taką inną dziewuszkę. Spójrzmy tylko na naszą tą Alinę. Alina Tomeczek. Jej jeszcze nie znamy, ona chciałaby założyć rodzinę, jest pewnym członkiem rodziny. Chce dożyć złotego jubileuszu. Może z Jarem, kto to wie. Tak nie zagaduj ją, czy robi siku, tylko że, czy się z tobą mówi po prostu, no. Alina zaraz ci ucieknie z tej randki. Ona już poszła telewizor oglądać, tak jesteś nudny. Jarek i Alina chcą się przejść, oczywiście, że tak. Oni do parku, a jak żeby inaczej, romantyczna atmosfera w parku. Alina, dawaj, naginaj kopyta. Alino, chciałbym się tobie oświadczyć. Pod wpływem chwili kupiłem pierścionek taki z gumy do życia, ale to nie ważne. Okej, okay, zgodziła się na Alina. Znowu się wstydzi. Chodź, Alinko, do nas się wprowadzić. No, Alinka się bawi z naszymi wszystkimi zwierzaczkami. Ona jest taka przyjemna dziewuszka. Słuchajcie, zaręczyłem się za Aliną. Naprawdę. Nie patrz tak, Mauryśku. To prawda jest. Jezu, Jezu, Jaro, Jaro! Jezus Maria, Jaro! Alina już upuściła dziecko z wrażenia. Powiedział, że jest gruba. Żeby ten rok był dla was wszystkich pomyślny. Jagoda, żeby odnalazł się Romek. Patryśka, żebyś nie miała problemu z uchodźcami. Alina, schudnij. A ta Alina, już ją plecy bolą. Już ona ledwo co wytrzymuje. Brzuch jej się zrobił kanciasty, jakiś trójkątny. A więc, kochani. Bardzo kibicujemy waszemu związkowi, tylko boimy się, że będziecie robić bliźniaki. Posłuchaj, mimo że nie ma twojej matki, ale jest siostra, wiesz, to myślę, że się cieszysz. Przyjmij tę obrączkę, ponieważ bardzo cię kocham i chcę, żeby dziecko miało na nazwisko Dziecina. Ja też cię kocham, Jareczku. Tak jest, dziękujemy bardzo. O, jednak, było pogodzenie, były życzenia od teściowej. Brawa dla niej. Średnio się dogaduje z matką i właśnie zaczyna rodzić. Na tym parkingu, Boże, jeszcze tak zimno na dworzu jej się zrobiło, a ta matka patrzy. O Jezu, nie strasz się tak jak Goda, ty tam rodziłaś w łazience, a ona na parkingu może, tak? Każdy rodzi tam, gdzie lubi. Alina znowu będzie ciąży. Boże kochany, łyse dziecko! Gdzie jest Jaro? Jaro, czemu twoja córka jest łysa? Monia, widzisz mi zdjęcie, trochę kran cię zasłania, wiesz? No taka jesteś... Nie wydajesz się być zbyt ładna, wiesz? Dziecko? Matka cię będzie kochać, ale... Czy jakiś facet ci zechce? Ej, co to się dzieje? Oddaj to dziecko! Oddaj mi dziecko! Kobieto! Jezus Maria, prawie żeby ukradli Moniczkę! W tym momencie wynucham stąd! Jezus Mario Bosko, widziałeś to, Jaro? No gdyby nie Jagoda, która wstała z krzykami, nawet nikt by nie zauważył, wynieśli by dzieciaka, sprzedali gdzieś za granicę. Powinnaś dostać Alinko Oscara za to, że jesteś taką cudowną kobietą. No i dziękuję. No i Alina nie wie sama, czego chce. Chciałam
chciała mieć dziecka. O Boże, nie ściekam na córkę własną. Ale Jaro! No szok! Co ta córka zrobiła? I jest! W końcu nasza Alina powraca do normy. Mama! Mama! Powiedziałaś mama! Ty teraz Amciu! Chcesz Amciu? Amciu! No i spoko! Dzień dobry, witam pana dyrektora. Alina, co tak się patrzysz takim wzrokiem niepewnym? No trudno mi się postarać teraz, tak? Ja proszę, proszę zobaczyć panie dyrektoru. Że ona pięknie odrabia lekcje, tutaj są książki, to jest wszystko. A jak pana znajomości? Ma pan dużo dobrych znajomych, najlepszych? Czy jest pan odludkiem jak uchodźca? On tak bardzo przeżywa to, że Monia jest chora. Jezus Maria, on się boi, że to dziecko umrze. Monia jaka zachwycona, bo na żadnych rozrywek nie ma. O Boże, ona tego guza już nie widzi. O Boże, zaraz Franka rzucisz to. Tato, to kiedy pojedziemy tym samolotem? Cicho, Franek. Tylko zdradzasz niespodzianki. Bo po prostu mam dla was taką niespodziankę, że lecimy do sanatorium. To jest dla Moni specjalnie wyjazd z sanatorium. Musimy się spakować i wyjeżdżamy jutro na 3 dni. Chodź, potańczymy. To nie do tej muzyki, tak się nie tańczy, ale zróbmy ten wyjątek. Zauważyłeś, że pasujemy do siebie ubraniami? Ja mam czarną koszulę, ty czarną sukienkę. Patrz, zobacz tylko, nawet Monia tańczy. Chwilę przynajmniej potańczyła, widziałaś to? Nie, akurat byłam odkręcana. Ona już się martwi, jak Monia zniesie tą całą podróż. O proszę, jaka ona jest zamartwiona. O Boże, Jaro, jak ją tam całuje po rękach. Jaka miłość, jaka ona ucieszona znowu pokazuje reklamę pasty Colgate. Siadam, tylko czekam jeszcze na mamę, prawda? Mamo, już ci robię miejsce, proszę. Prawda, Jarek, że mnie nie zdradzasz? No powiedz to mamie, bo ona jest trochę zaniepokojona. Oczywiście, mamo, jej nie zdradzam. To jest moja najlepsza przyjaciółka i partnerka życiowa, jaką sobie mogłem wymarzyć. Franie, jaką ma małą walizeczkę! Jaką mu Jaro walizkę kupił, no nie! Moniczka, jak ona się cieszy, że ona jedzie do tego sanatorium, może wróci zdrowa. Dzieci, wysiadajcie, no patrzcie, jak to fajnie. Chodź, tutaj pomożesz mi budować. Jest mokry piasek od wody. Patrz, sypujemy tam na kupę. No, dobra, i co teraz, jak już mamy tą kupę? No to teraz tak klepisz, jakby był dom, wiesz? Franio, proszę, maluję obraz tego właśnie oceanu. No dobra, no to Franek tutaj będzie wchodził z ojcem. O proszę, Jaro uczy Franka, kiedy on może wejść do wody, jak się rzucać na falę. Ojcu uczy syna pływać. Oj, Jezus Maria, już tego Franka nie było. Teraz Alina dostanie jakiegoś zawału serca. Chodź Monia, patrzymy jak Franie się uczy pływać. Gdzie jest tata? On jest za falą. To ja idę się wykąpić. Chodź, polepimy z piasku coś. To kupię, już z tatą już to robiłam, to nic nie wyszło. No dobra, to co tutaj trzeba zrobić? No zróbmy okna. Co? Okna z piasku? Mamo, mamo! Mamo, mamo! Nauczyłem się pływać! Jestem najlepszy. Ej, co się stało z tatą? Tato! Boże, dlaczego Jaro się nie rusza? Ej, Jaro! Weź ty tutaj podchodź. Jezus Maria, Jaro się nie rusza. No, no Jaro, się zaklinował w wodzie. Jezu, on ma jakiś paraliż. Tam są w morzu takie meduzy. To te meduzy tak kąsają i one robią paraliż. Nie no, Jaro, jaki wytrwały normalnie. 3 dni w morzu, na paraliżu jeszcze żyje. Jakie to szczęście, po tych 3 dniach Jara odratowali. Jaro, jak ty się czujesz w ogóle? Trochę jest odwodniony od tego wszystkiego. Niby był w wodzie, ale to była słona, on nie mógł pić. Dzień dobry, witam, ja jestem Alina. Właśnie my byliśmy zamknięci w samochodzie przez 3 dni, bo mój mąż był w wodzie. Tak, tak, słyszałem, takie historie się zdarzają dość często u nas. Ej, Monia, nie, takie skakanie to nie wolno. Co jest, Monia? Chodź, siadaj, jedz. Chcę coś od taty. Idź, Jaro, do niej, przecież ona nie zje, ona musi coś zjeść. Słucham cię, córciu. Już nic od ciebie nie chcę. No zrobiłaś to specjalnie. Tak, bo za to, że na mnie nakrzyczałeś. No i Jaro nawet nie wie, a Alina, proszę, płaci 1000 za te 2 dni, w które on przyszedł wczoraj i dzisiaj. Już 1000 poszedł z konta. Monia tutaj, o proszę. Rozsiada się, no i patrzy rozmarzonym wzrokiem w kierunku na swojego brata i ojca, którzy bardzo fajnie się bawią. Grają sobie w piłkę, a ona niestety nie może tego robić. Urodziny, dlatego przyprowadziliśmy go. Ty, proszę, złóżcie mu życzenia. Tak jest pięknie, Franiu, że tak mówisz. Monia, proszę objąć ojca. Powiedz mu, że ma fajnego przyjaciela albo co.
swoje 50. urodziny obchodzi w towarzystwie swoich najbliższych oraz balonów i pana Zdzisława. Jeszcze raz, nie żyje Jarodab! Nie żyje bardzo nam długo! Jaroprawnik! Jeszcze nie dowierza własnym oczom, takim niebieskim, ale okazało się, że Monia na dzień dzisiejszy jest zdrowa. Jaro właśnie prowadzi Laurę pod ołtarz. Gdzie Jaro? A, bo Jaro jest świadkiem! No tak, no tak. Jaro jest świadkiem, proszę bardzo. Przyprowadził pannę młodą do ołtarza. Cieszę się, że cała nasza rodzina zjawiła się na tych świętach. Chciałem wszystkim życzyć wesołych świąt i wszystkiego, co tylko najlepsze. Żebyśmy byli wszyscy zdrowi, żeby kolejny rok był dla nas cudowny, a w przyszłym roku, żebyśmy spotkali się w tym samym gronie. Pragnę znieść toast na cześć Aniny i Żużelka, którzy przygotowali przepyszne jedzenie na święta. Jaro, że ty jesteś jakiś chory, czy co? Jemu jest tak zimno. Ciepło jest na dworzu, a on tak marudzi zimno. No gorączkę ma, po prostu ma gorączkę. Boże, jaki... On ma świnkę normalnie, ten Jaro! No spójrzcie tylko na niego! On dostał biedny świnki, ma takie napuchnięte tutaj, zwłaszcza z tej prawej strony. No świnka! Co ty przytargałaś ze sobą? Po co ci ten worek mąki? Boże, twoja matka chyba zaświrowała, Monia. Niestety na to wygląda. Alma jest w szoku, ale... Moni wcale nie jest do śmiechu. Jareczka trochę się martwi, ale nie wiadomo dlaczego. Może ma jakąś ciężką w pracy sytuację. Co się stało, Franek? No bo chciałem coś pokazać. Ja wolę sobie poprzytulać opakowanie z mąką. Pomóż mi jakoś. Ja się do was po prostu wprowadzę, wiesz? Aha. No i matka Aliny, o proszę, jaka zadowolona z siebie, wynegocjowała, żeby właśnie mieszkać u Aliny. No, Alinko, musisz iść przywitać tego pana Zdzisława, bo Monia już tę muzyczkę nie włącza. No, witam, panie Zdzisławie! Jak tam zimno u nas, co nie? Nie to, co na wyspach. Pan widzę, że zakupiłaś płaszcz. No, musiałem, bo inaczej się nie da zamarzłbym. No, panie Zdzisławie, pan trochę nie przesadza. Już miał pan jechać do domu, tak się pan żegnał, a teraz znowu a bo dobre jedzenie się pojawiło. A ja lubię sobie podjeść. No, właśnie zauważyliśmy to już na wakacje. Alina, jak się w ogóle patrzy! Alina, jakiś... Nie, to nie może być prawda! Kolejna osoba umiera! Nie zniosę już tego! Ale nie Kajka, to się pomyliły osoby! No i tak, ostatecznie prezentuje się ogród dla Moni z wieloma miejscami, gdzie może ona sobie usiąść, poodpoczywać. Fajna to jest robota, mamo, wiesz? Może ja będę ogrodniczką? Kiedyś? No nie wiem, Monia, czy to w twoim stanie jest skazane. Babci, co sądzisz? Rób się, co chcesz. I niestety, ale słuchajcie, Jaro musi zapłacić aż 8 tysięcy! A on przed chwilą zrobił ogród dla Moni! Oni mają zero teraz na koncie! Jezu, Monia! Ale doradziła ojcu! Słyszałaś o tacie? On stracił wszystkie pieniądze. Alina uśmiechnięta. Już ostatnio jej się polepszyło samopoczucie. Nawet jej nie straszne to, że kończy lat 50 i już będzie stara. I jest adwokatem gwiazdorów. A, to on jest ten gościu jego tym... klientem, to jest Malcolm Bogacz. On teraz reprezentuje takich bogaczy. No i Alina, proszę, zamartwiona, bo przecież grad zaczął padać. Zbierzmy się tutaj wszyscy i zwłaszcza moja żona Alina, dla której to ten toast. Teściowo zostaw to mięso. Bardzo kocha moją małżonkę, chciałem to powiedzieć oficjalnie. No i że tyle lat razem, 25, to jest niebywały sukces. Niestety, ale Alinie się nie spełniła jej aspiracja. Nie wiadomo dlaczego. Chciała tego, zostało jej to zrobione, a o proszę. No, dziwne to, bardzo dziwne. Dzień dobry, ja panią widziałam w gazecie na konkurs. No właśnie, ja na konkurs przyszłam, bo zgłoszony ogród. Tak, pewnie, ja bym chciała być w konkursie z moją córką. O Boże, obrzydlictwo na naszego flaminga! To nie jest żaden śmieć! Ona mówi, że to są śmiecie. Pozytywna wiadomość, dostajemy członkostwo w klubie. Alina, nie płacz już. Wiem, że to jest wzruszające, ale to jest moja córka. Niestety, ale w nocy Alina miała bardzo poważny napad. Jak wiadomo, w ostatnim czasie było z nią bardzo, bardzo źle. Została ona skierowana natychmiast do szpitala. Niestety, jest ona naprawdę w tragicznym stanie. I w tym momencie nie wiadomo, jak jej można pomóc. Pani Alino, proszę nie na podłodze, ja wiem, pani jest w gorszej kondycji niż ta dziewczyna. Proszę na krzesło, pani Alinko. Pani w tym momencie się czuje jak śmieć, ja rozumiem, no tak właśnie się czuję. Proszę tak nie myśleć. Ja czuję, jakby mi po prostu w głowie bomba tykała.
Takie mam wrażenie. To bardzo złe wrażenie, nic tam pani nie tyka. To mogę pani akurat doświadczyć na piśmie. Pani tutaj mieszka od zawsze w tej Weronie, tak? No, w sumie to nie, bo mieszkałam wcześniej z moją matką. To było, no, w innym mieście po prostu. Już nie będę mówić nazwy, pan nie zna. No, tam były takie bunkry po prostu powojenne i później zrobili z tego mieszkania. Są tutaj trochę nudy, wiesz, ten doktor mówi takie rzeczy różne. Pada deszcz przy okazji, ja jestem pochmurna. Mieliśmy takie rocznicowe, ale potem moje córce się źle zrobiło i miała napad. Franek, ty kończysz ten telewizor tak naprawdę. No dobra, ojcze. Idź się wykąp za ten czas. No dobra, ojcze. Teściowa, co ona robi? Ona się zachowuje jak dziecko. Nazwała Jara misiem w swoim pamiętniku. Teraz się boi, że on to zobaczy. To po co siadasz obok niego? Widz to. No i Jareczek postanowił zaprosić taką Aurelię. Jest to jego sekretarka, która mu się bardzo podoba. No i całkiem się też zaprzyjaźnili. Żony zabrakło i myszy harcują. Jedna mysz, jarowa mysz. Właśnie nie wiem, co to zrobić. No mam tą obrączkę na palcu, ale żona w psychiatryku. No to co? Co to by co to zrobić? No. Powitaj księdza może, tak? Jakieś szczęść Boże, cokolwiek. Nie śmiej się, tak wypada. Ona się cofa teraz do swoich czasów dzieciństwa. Przypomina sobie o widać, co dobrego, co niedobrego. Co chwilę przypominają mi się niedobre rzeczy. Pani Alino, wcale dzisiaj nie będzie padać. Pani po prostu widzi zawsze negatywne strony. Ale to było przykre, musiałam odmówić mojej cioci. Chciałam się spotkać bardzo z takim Samuelem. Nie wiem dlaczego, ale po prostu przyśnił mi się. Proszę sobie mówić, tak nie przeszkadzać. Pani Alino, nie słyszę pani. To chce pani rozmawiać, czy po prostu siedzieć? Pani za nie mówiła? Co się z panią stało? Ja już może lepiej pójdę. No i idzie ona się przejść po okolicy. Może podejdzie pod swój dom, zobaczy, czy tam wszystko dobrze. O Jezu, kto to się bije? Kim się bije? Monia z Frankiem się biją? Co to się zdarzyło? Dlaczego rodzeństwo największe na całym świecie, najbardziej ukochane się bije? A Alina, no proszę, no ona matka! Ona naprawdę zaraz przejdzie drugie załamanie nerwowe! Ej, no dlaczego jej to robicie? No i w związku z teściową, no ona cały czas do tego Jara ciągnie, no. No patrzcie, ona cały czas podkłada mu się pod nos, kładzie się na stronie Aliny. Ona chyba myśli, że się któregoś razu pomyli. No słuchaj, nie mówię nic na temat tego spadku. Ja wiem, ja bym się z tą podzieliła. Wiesz, że mam z fizyki najlepszą ocenę? No Alinę to chyba nie interesuje, absolutnie. Nie znam się na tych rzeczach, synku, także nie opowiadaj mi takich rzeczy, wiesz, ja muszę odpoczywać. Jest dostojną matroną już w tym momencie. Wie pan, panie doktorze, dla mnie wyszło słońce. Doktor jeszcze patrzy, jak Alina wchodzi do taksi. No widać, że pomogłem. A na sam koniec, jaka pozytywna wiadomość, Alina powraca do zdrowia.